Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w niedzielne popołudnie i zapraszam na informacje dnia. Rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych zakończyli swój protest w Sejmie. Liderka protestu Iwona Hartwich przekonywała, że to wyraz rozsądku w związku z obawą o życie i zdrowie protestujących. Zagrożeniem, jej zdaniem, miały być decyzje marszałka Marka Kuchcińskiego, a także działania Straży Marszałkowskiej. Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, na życie w biedzie i ubóstwie. Państwo nakazuje im żyć za niecałe 900 zł. Nie udało nam się skłonić rządu do realizacji pierwszego postulatu. Nigdy nie zrozumiemy, że obecna władza nie chciała pomóc najsłabszej grupie społecznej. Skromnym dodatkiem na życie... Zakończenie protestu to bardzo dobra decyzja, mówi przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dzisiaj zakończenie tego protestu w tej drastycznej formie umożliwia dalszą spokojną dyskusję, rozmowę nad tym, jak jeszcze skuteczniej pomagać osobom niepełnosprawnym. Mamy zapowiedziane kolejne działania, utworzenie funduszu. Polityk deklaruje równocześnie, że rząd jest gotowy do spokojnej rozmowy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych na temat dalszych kroków. My realnie jako rząd i jako Prawo i Sprawiedliwość te problemy chcemy rozwiązywać i będziemy je rozwiązywać. I dzisiaj zakończenie tego protestu. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wprowadzenie daniny solidarnościowej, dzięki której do niepełnosprawnych trafią dodatkowe 2 miliardy złotych. Realizowany jest także duży program Dostępność Plus. Ponadto w czasie protestu podwyższono została renta socjalna. Niepełnosprawni otrzymali też nieograniczony dostęp m.in. do świadczeń rehabilitacyjnych oraz wyrobów medycznych. To nie przekonuje zarówno protestujących, jak i totalnej opozycji. Sądzę, że przecięty pisowiec nie wytrzymałby doby w tych warunkach, które stworzył marszałek Kuchciński w Sejmie. Protest mógł być zakończony wcześniej, gdyby rząd PiS-u powołał mediatora i spełnił te oczekiwania. Hańba i wstyd za Prawem i Sprawiedliwością będą się ciągnęły do końca kadencji, mówi Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. 2 lata rozmów tego środowiska z rządem, oni byli zwodzeni i traktowani w sposób niepoważny, więc to był krzyk rozpaczy na końcu. To dobrze dla parlamentu, że protest wreszcie się zakończył. Szkoda jednak, że nie wszystkie postulaty niepełnosprawnych zostały spełnione, mówi wicemarszałek Sejmu z Kukiz15 Stanisław Tyszka. Prawo i Sprawiedliwość mówi, że jest rządem socjalnym, natomiast no, zaniedbało grupę najbardziej potrzebującą, grupę, o której prawa walczyli w 2014 roku. To pokazuje hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście hipokryzja Platformy Obywatelskiej jest równie oczywista. W polskim parlamencie trwa 3. dzień wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W posiedzeniu Komisji Obrony i Bezpieczeństwa wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef polskiego resortu wskazywał, że Rosja jest gotowa siłą gwałcić suwerenność państw. Ocenił, że oprócz zagrożeń ze strony Rosji, ważnym wyzwaniem dla sojuszu jest także terroryzm. Klasyczne zagrożenia są wciąż aktualne, podkreślał szef resortu obrony minister Mariusz Błaszczak. Mimo starań, jak mówił, nie udało się zbudować ładu paneuropejskiego opartego na współpracy państw, a główną tego przyczyną jest postawa Rosji. Po rozpadzie Związku Sowieckiego tylko przez chwilę można było mieć nadzieję, że podążać będzie ona drogą przemian demokratycznych. Ostatnich 10 lat przekreśliło ostatecznie te złudzenia. Rosja udowodniła, że jest gotowa siłą zmieniać granice, gwałcąc suwerenność i integralność państw. Co równie ważne, konsekwentnie i planowo rozwija niezbędne do tego zdolności wojskowe. I chociaż wojska NATO górują nad rosyjskimi technologicznie, to jednak Rosjanie są bardziej przygotowani do prowadzenia klasycznej wojny. NATO dopiero przygotowuje się do obrony państw bałtyckich i Polski, mówił minister Błaszczak. Dlatego wierzymy, że lipcowy szczyt NATO w Brukseli poczyni kolejny istotny krok na drodze do usprawnienia odstraszania i obrony. Odtworzenia zdolności do dowodzenia i prowadzenia operacji bojowych dużej skali. Tu potrzebne jest lepsze dowodzenie. Do tego potrzebna jest sprawniejsza struktura dowodzenia NATO, w tym nowe dowództwo komponentu lądowego szczebla armijnego.
Polska gotowa jest je współtworzyć. Pakt Północnoatlantycki potrzebuje też więcej sił bojowych o większym stopniu gotowości, które powinny być ściślej afiliowane do dowództw. Musimy stworzyć bardziej szczegółowe plany obrony, zmodyfikować szkolenia i ćwiczenia, by przywracały wojsku zdolność prowadzenia operacji obrony terytorium. Minister Mariusz Błaszczak mówił, że do tego potrzebne są odpowiednie decyzje, zarówno na poziomie NATO, jak i narodowym. Szef MON-u ocenił, że oprócz zagrożeń ze strony Rosji, ważnym wyzwaniem dla sojuszu jest też terroryzm, mający korzenie w radykalnym islamie. Trzeba być gotowym do rzucenia mu wyzwania tam, gdzie on się rodzi. Tak, jak ma to miejsce w wypadku działań koalicji globalnej w Iraku i Syrii. Musimy myśleć o tym wyzwaniu w dłuższej perspektywie, ucząc państwa, takie jak Irak czy Afganistan, samodzielności w dbaniu o swoje bezpieczeństwo. W ostatnią niedzielę maja, jak co roku, do piekar śląskich, do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, do Matki Wszystkich Ludzi Pracy przybyły tłumy pątników. Pielgrzymka stanowa mężczyzn przybywa do piekarskiej pani już od 1947 roku. Długoletnia tradycja pielgrzymowania do piekar śląskich gromadzi tłumy pielgrzymów. Przybywają przedstawiciele różnych stanów i zawodów. Centralnym punktem modlitewnego spotkania była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył legat papieski na dzisiejsze uroczystości ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W 1983 roku to wezwanie zostało zaaprobowane przez Stolice Święte i włączone na terenie archidiecezji katowickiej do litanii loretańskiej. Ten tytuł podyktowany jest wrażliwością tego sanktuarium na sprawy społeczne, zwłaszcza naszego narodu. Sprawiedliwość i miłość w tytule Matki Bożej to nie są dwie odrębne rzeczywistości, podkreślał ksiądz kardynał. Połączenie tych dwóch określeń, Matki, Matka Sprawiedliwości Społecznej i Matka Miłości Społecznej, jest jakimś wymownym na nasze czasy wołaniem. Wołaniem, że bez autentycznej miłości nie będziemy w stanie realizować owocnego życia społecznego, należnej sprawiedliwości społecznej. Każdego roku w piekarach poruszane są ważne problemy społeczne. Naszym darem na nowe stulecie niepodległości powinna być odpowiedzialność, która wyraża się przez trzeźwość narodu i kulturę życia, zwłaszcza kulturę języka, podkreślał ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Metropolita katowicki w orędziu społecznym nawiązał także do prób omijania prawa w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. W tej sprawie nie ulegniemy korporacjom sieci handlowych, które usiłują ominąć stanowione prawo. Polska nie może pozwalać na to, aby lekceważono państwo prawa. Dzięki wolnym niedzielom setki tysięcy osób, zwłaszcza kobiet, nie muszą w niedzielę pracować, mogą odpoczywać i być dla rodziny. Zauważamy, jak w dwie wolne od handlu niedziele zmienia się styl życia. Uczymy się na nowo świętować i być siebie. Ksiądz arcybiskup podkreślał, że wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia. W tym kontekście apelował do rządzących o przyspieszenie prac nad projektami dotyczącymi walki o czyste powietrze. Za niedługo w grudniu szczyt klimatyczny w Katowicach, gdzie mogą wybrzmieć postulaty o dekarbonizacji, odwęglowieniu źródeł energii. Tymczasem wiemy, że węgiel odpowiedniej jakości energetycznej i odpowiednio spalany jest źródłem czystej energii. Z piekarskiej ambony społecznej popłynęły dziś także słowa podziękowania dla rządu za programy socjalne, takie jak 500+, 75+, Kartę Dużej Rodziny czy Mieszkanie Plus. Jak mówił ksiądz arcybiskup, wnoszą one w relacje społeczne więcej sprawiedliwości, a nierówności dochodowe znacząco spadły. Na teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne informacje dnia o godzinie 18:05. Życzę rodzinnej i słonecznej niedzieli. Do zobaczenia.